Już w ten weekend żegnamy kładki na Jana Sobieskiego, przebudowa linii średnicowej. Długi weekend z dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi, zamknięcie Alei Jozoimskich dla tramwajów, remont Ronda Radosława, przemarsze, atrakcje i utrudnienia, czyli święto Wojska Polskiego oraz awaria aplikacji Drone Radar. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym z drzewa, w piątek, 11 sierpnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Czemaś Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, z drzewa. Dzisiejszy materiał jest jeszcze przed weekendem, dlatego że w weekend będzie dużo utrudnień oraz mam parę informacji ważnych dla Was, co się będzie działo jutro, jak i również w poniedziałek. Ale zaczynamy jak zawsze od tego, jakie są utrudnienia w metrze, choć utrudnień przez najbliższy weekend będzie o wiele więcej. Oczywiście mówię o awariach wind na stacjach metra. Mamy tak Świętokrzyska, Dorz Arsenał, Ulrychów, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno i Nowy Świat Uniwersytet. Więc na każdej z tych stacji nie działa co najmniej jedna winda, a na stacji metra Brudno nie działają nawet dwie windy. Przy okazji przypominamy, że cały czas trwa remont schodów na stacji schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Dalej jedziemy, to jest tramwaj do Wilanowa. Znikają już kładki dla pieszych. Cztery kładki, które są na całej trasie Jana Sobieskiego i ogólnie tramwaju do Wilanowa, zostaną zlikwidowane, co oznacza, że trzeba je wyburzyć. A żeby je wyburzyć, trzeba zamknąć jezdnie, przystanki i tak dalej. Dlatego to będzie się realizowane etapami. Cały tramwaj właśnie przewiduje zrobienie tego, aby były te miejsca bardziej dostępne dla pieszych. Owszem, więcej kolizji pomiędzy tramwaj, samochód, a pieszy czy rowerzysta, ale jednak piesi rowerzyści będą mieli lepsze przejścia dzięki temu, bo najważniejsze jest to mimo wszystko, że te kładki, które teraz są, miały dobudowane windy. One są w kiepskim stanie, to są windy, gdzie trzeba trzymać cały czas przycisk, trzeba ręcznie otwierać drzwi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą doskonale chyba wiemy, że te windy są tak samo jak przymarca. A, te przymarca, ich nie ma właściwie, w sensie podnośniki chyba jeszcze zostały, nie zostały jeszcze ukradzione w całości, ale przycisków nie ma, drzwi jakimś cudem jeszcze są. W dużym skrócie to wszystko się szybko psuje, a jeszcze szybciej, jak się jest zepsute, to może zniknie. Może dziwnym przypadkiem zniknąć. Niestety tak windy wyglądają w Polsce i nie mówię tylko i wyłącznie o windach w Warszawie, ale w całej Polsce. Dlatego w tym miejscu zostało to zlikwidowane, ale tam na przykład z kolei pojawi się nowa winda. Nawet nie jedna, a dwie. Idziemy dalej z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście operacja średnica. Doskonale chyba wszyscy wiemy, że przebudowa warszawskiej średnicy to będzie jedno wielkie Armagedon. No, komunikacyjny i właściwie dla całego miasta. I mamy już wyniki, które miasto potrzebowało, a mianowicie jak najlepiej zorganizować komunikację miejską, co pozostawić, jakie remonty opóźnić, w dużym skrócie jak działać w trakcie przebudowy średnicy. Przebudowa średnicy w teorii ma się rozpocząć jakoś niedługo, ma się zakończyć w 28, zresztą dokładnie zobaczmy. Mamy harmonogram i wyniki właśnie tego, a wyniki są, już wam mówię, w dużym skrócie. Przygotowana modernizacja linii średnicowej spowoduje spore utrudnienia w ruchu w Warszawie. Znamy założenia kolei i wymagań miasta wynikające ze zleconej przez miasto analizy dotyczącej organizacji ruchu. Szczególnym wyzwaniem będzie koordynacja inwestycji szczególnie utrudniających komunikację na prawym brzegu. Remont mostu Poniatowskiego, przebudowa Alei Waszyngtona, budowa tramwaju na Gocław i trzeciej linii metra na Gocław. Wykonawca proponuje opóźnienie niektórych inwestycji i przedsięwzięć. No i jak to wygląda według właśnie wykonawcy? To tak, przebudowa linii średnicowej na razie jest planowana, że się rozpocznie na początku 2025 roku i zakończy się na końcu 2028 roku, więc pewnie się skończy w 31. Natomiast pomijając ten fakt, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mamy najpierw etap w fazę pierwszą i fazę drugą. Faza pierwsza trwa przez 2 lata i to jest przebudowa linii średnicowej dalekobieżnej, a później jest linia średnicowa podmiejska. Co ważne, wykonawca zaznacza, że nie wolno, że ogólnie trzecia linia metra i tramwaj na Gocław i ogólnie wszystkie te pozostałe inwestycje, które przed chwilą wymieniłem, są mocno kolizyjne, jeżeli chodzi o ruch właśnie na tej inwestycji i nie powinny być realizowane jednocześnie. To znaczy nie wolno jednocześnie zamknąć niektórych elementów Warszawy, bo po prostu Warszawa stanie. Dlatego na drugą fazę w 2028 roku najprawdopodobniej prawobrzeżna Warszawa będzie stała.
Bo tak, wszystko mniej więcej zbiegnie się w ciągu jednego roku, więc chociaż o tyle lepiej. Bo tak, mamy plany na trzecią linię metra, aby była opóźniona i zaczęła się nie w 25, jak to jest planowane, tylko dopiero w 27 roku, a właściwie w połowie 27 i zakończyła się w połowie 2030 roku. Ponieważ Metro Warszawskie zaznacza, że wszystkie elementy i wszystkie stacje muszą rozpocząć się z budową w tym samym momencie. Przy komorach demontażowych może być inaczej, ale wszystkie stacje muszą powstać w tym samym czasie, no bo tarcze TBM musi po prostu się przez nie wszystkie przewiedzieć. Najprawdopodobniej to będą nowe tarcze i najprawdopodobniej nie będą to dwie, a cztery, ale zobaczymy, jak to będzie realizowane. Pewnie zrobię tak samo jak przy odcinku śródmiejskim, a właściwie linii odcinku centralnym drugiej linii metra. Ale tego jeszcze nie wiemy, bo trzecia linia metra jest daleko. Na razie nie mamy jeszcze ogłoszonego przetargu na projektu i buduj. Może w związku właśnie z tym, że miasto chciało się wstrzymać do czasu, kiedy będziemy wiedzieć coś więcej na ten temat. Natomiast tak samo tramwaj na Gocław też będzie realizowany w tym samym czasie, jak metro na Gocław. Już mówiłem w ostatnim materiale z Zapraszamy do Metra, analiza 5 linii metra, że trzeba skoordynować ze sobą tramwaj na Gocław i linię trzecią na metra. I właśnie tutaj tak to będzie skoordynowane w czasie. Czyli tramwaj na Gocław rozpocznie się wcześniej, bo już w drugim kwartale 2027 roku i skończy się na koniec 2029. Roku, czyli nie dobije do 30. Tutaj najprawdopodobniej domyślam się, że udało im się dzięki temu zmieścić jeszcze w budżecie z Unii Europejskiej na dofinansowania, bo on jest do 2029 roku, jak pamiętam, aktualna transza. Z kolei kolejny element to jest właśnie remont tramwajów, torów tramwajowych na Alei Waszyngtona, na odcinek od Donda Waszyngtona do Donda Wetyczna. Tutaj osoba właśnie, autorzy z tego zlecenia przedstawili, że trzeba to zrobić w tym samym czasie, co przebudowa tramwaju na Gocław. Ponieważ te dwie inwestycje się zazębiają i nie wolno tego zrobić, żeby to było nie w tym samym czasie, bo albo będzie to ponownie odskopywane, albo co gorsze, tramwaj na Gocław będzie, ale nie będzie jak można do niego dojechać, bo po prostu będzie przebudowane torowisko na Alei Waszyngtona. Więc powinno to powstać i być zrealizowane w tym samym czasie. I bardzo dobrze, bo tego typu inwestycje powinny być razem realizowane. Z kolei remont mostu poniatowskiego też powinien być właśnie realizowany w latach 2008-2029, czyli wtedy, kiedy będzie zrobiona ostatnia faza, jeszcze końcówka linii średnicowej, jeśli bez opóźnień, tramwaj na Gocław i metro na Gocław razem z remontem Alei Waszyngtona. W skrócie, dużo się tam będzie działo. Oczywiście to jest więcej inwestycji, które będą się działy i muszą być skoordynowane jak te tramwaje na polu mokotowskim, na Dakowieckiej, z tego co pamiętam, nowe rozjazdy, gdy mają powstać na rondzie 40-latka, na rondzie Dymowskiego, jak i również na rondzie Daszyńskiego. Trochę tych inwestycji będzie. Szczegóły, jak chcecie sobie dokładnie poczytać a propos tego całego opracowania, to macie teraz w linku i w karcie w opisie. A z ważnych jeszcze elementów mogę powiedzieć wam to, że po pierwsze, w tym miejscu, czyli na rondzie de Gaulle, nie będzie ronda de Gaulle, nie będzie całkowicie ruchu samochodów, ani tramwajów, ani autobusów, tylko i wyłącznie dojazd do posesji. Na alejach Jozumskich od Marszałkowskiej do mostu, z tym, że nie będzie dojazdu do mostu dla samochodów, autobusów czy innych pojazdów. Tramwaje będą jeździć tylko i wyłącznie od strony prawej, czyli od strony wschodniej Warszawy. Tramwaje będą jechać mostem Poniatowskiego, ale tylko dojedą do przystanku, którego aktualnie jeszcze nie mamy. Będzie to przystanek nowy, tymczasowy, czyli do PKP po Wiśle. Tylko i wyłącznie do tamtąd tramwaje dojadą. Następnie trzeba będzie naokoło iść na piechotę dookoła całego placu budowy nowej stacji kolejowej, która będzie w tym miejscu powstawać. Natomiast z drugiej strony wiemy, że będą utrudnienia. Na początku będzie przybudowana ulica Towarowa, jak i również wiemy, że Aleje Ziemskie na tamtym odcinku, czyli po drugiej stronie, też będą zwężane, w zależności oczywiście od fazy. Fazy pierwszej, z tego co pamiętam, tam bardziej przy właśnie Warszawie Głównej. W kolejnej fazie, czyli w fazie drugiej, przy Warszawie Śródmieście, no bo Śródmieście całe trzeba przekopać, wykopać i postawić od nowa. No w dużej mierze dosyć będzie to trudno to zorganizować. Miasto chce, żeby chociaż autobusy jeździły przez plac budowy wzdłuż Alei Jozumskich, znaczy na Alejach Jozumskich, od Marszałkowskiej do mostu Poniatowskiego. Kolejarze mówią, że raczej na takie rzeczy nie ma miejsca. Zresztą się nie dziwię, bo tam po prostu miejsca nie ma. Ale zobaczymy, jest też opcja, żeby po prostu autobusy jeździły na okrągło innymi ulicami. Nie ma pomysłów na razie na zrobienie trasy alternatywnej do tramwajów do mostu Poniatowskiego. Co ciekawe i trochę mnie zdziwiło, natomiast są plany na tymczasowe nowe rozjazdy właśnie na rondzie 40-latka, czy na rondzie Dymowskiego, a na rondzie Radaszyńskiego będą odbudowane wszystkie rozjazdy, które tam są i powstaną też nowe i sama przebudowa Radaszyńskiego też ma być później realizowana. Natomiast ważne
ważne jest to, że będą przejazdy przez plac budowy Siedlnicy. Ma być przejazd właśnie na wysokości Ronda de Gaulle'a, będzie na wprost, tak żeby autobusy mogły pojechać cały czas w ulicę Nowy Świat z placu Trzech Krzyży, jak i również wzdłuż Marszałkowskiej będzie przejazd zarówno dla autobusów, jak i również dla tramwajów, w skrócie dla ruchu kołowego i szynowego, będzie po prostu możliwość takiego przejazdu, więc chociaż tyle będzie pozostawione i ma być cały czas obsługiwana stacja metra Centrum, czyli metro będzie jeździć bez większych utrudnień. Po drugiej stronie Wisły, tam wszystkie, znaczy ogólnie na całej linii średnicowej wszystkie wiadukty będą wybudowane całkowicie od zera po nowemu, zarówno jeżeli chodzi o część podmiejską, jak i dalekobieżną, i będzie to robione najprawdopodobniej etapami. Te tramwaje po drugiej stronie będą też robione tak, żeby jeździły, będą jeździć po tymczasowym tam torowisku, natomiast tam trasa tramwajowa będzie pozostawiona tam przy Alei Śleneckiej, aby tramwaje cały czas mogły tamtędy przejechać. Także tak to wygląda, w szczegółu więcej możecie sobie właśnie tutaj poczytać, tu też są jakie właśnie ulice nie wolno zamykać, na czerwono to są ulice, które po prostu nie wolno zamykać, na niebiesko można trochę po prostu zwęzić, a nie zamknąć. No i to tak wygląda według tego opracowania. W skrócie, trzecia linia metra musi być najprawdopodobniej upośledziona, tramwaj na Gocław i tak miał być wtedy realizowany, a pozostałe inwestycje, no, muszą być skoordynowane z tym, co kolejarze robią. W skrócie, nowe linie metra mogą być opóźnione przez to, że teraz większa przebudowa będzie dla pociągów nie będących metrem, a jednak jadących pod ziemią w centrum Warszawy. Oczywiście też są plany do linii tramwajowych, ale tak jak powiedziałem, więcej macie w linku w opisie i w karcie. Tymczasem idziemy dalej, jak mi się uda wkliknąć to, czyli pociąg z Warszawy do Wrocławia będzie szybszy, ale tylko na jeden dzień. Tak, to prawda, ja jechałem właśnie z Warszawy do Wrocławia, ma być ta prędkość poprawiona dosyć ładnie, natomiast tylko na jeden dzień. W związku z tym, że rozkłady placy budowy na zachodniej czy w innych częściach w Polski tak się układają, że owszem, będzie szybko, ale tylko na jeden dzień, bo później trzeba będzie wszystkie te pociągi poprzestawiać i będzie już wolniej o 15 minut, a później jeszcze dłużej, wróćmy właściwie do tego, co było wcześniej, a nawet trochę wolniej. Także, no, można świętować tak szybciej, szkoda tylko i wyłącznie, że na jeden dzień. Lecimy dalej, czy dzisiaj był wypadek, ciężarówka wjechała pod pociąg kolei mazowieckich w Dala na Nówku. 22 osoby poszkodowane, 3 osoby pojechały do szpitala, jedna poleciała LPR-em. Tak wygląda sytuacja, na razie nie wiem, mimo, takie są straty, pozostałe osoby były opatrzone, obsługa pojazdu również, czyli pociągu też musiała być właśnie opatrzona i wjechał właśnie, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, w szynobusa, czyli tam, gdzie po prostu nie ma sieci trakcyjnej i pociąg jedzie jako w pociąg spalinowy. Ruch na tym odcinku kolejowym jest całkowicie zamknięty na odcinku właśnie na Sielsk Płoński, jeździ zastępcza komunikacja autobusowa. Przynajmniej to jest informacja, rozumówię, tutaj tak patrzę, no z dzisiaj, tak? O godzinie 9 to się wydarzyło, więc pewnie już raczej duch wrócił. Tymczasem lecimy z kolejnymi informacjami, a mianowicie likwidacja właśnie kładek i kładki likwidowane, więc przystanki też likwidowane. Oczywiście to jest tylko właśnie na czas najbliższego weekendu i weekendu tego krótkiego, czyli tylko sobota i niedziela. Właściwie tak, sobota i niedziela. Co ważne, jak to wygląda? Będą zawieszone przystanki autobusowe. Sobieskiego 54, Instytut Neurologii 51, Nałęczowska 01, Syta 02, Ogrody Działkowe Wilanówka 0102, Ruczaj 0102, Wolga Morsin 0102, Europejska 0102, Wolga 03 i Stegn 06, Buska 0102 się ponownie pojawi na mapie Warszawy, jak i również Wiertnicza 04. I będzie też przystanek nowy, tymczasowy, Nałęczowska 53. W skrócie, więcej przystanków znika niż się pojawia, no ale taki element tej całej przebudowy i autobusy, które przez tę przebudowę będą jeździć na okrągło w związku z likwidacją tych kładek, to jest linia 116, 164, 519, 522, 531, 580, 522, N31 i N81. Tak będą wyglądać te utrudnienia, będzie to zamykane częściowo, odcinkowo, czyli najpierw ten odcinek, ten żółty, od nocy 11 sierpnia od 20.30 do następnego dnia, czyli 12 sierpnia do godziny 20.30 i odcinek, ten pomarańczowy odcinek właśnie powiedziałem, czyli on będzie od 11 do 12, natomiast żółty odcinek będzie od 12 sierpnia 23.30 do 13 sierpnia 23.30, więc tak to będzie realizowane. Na tym odcinku Jana Sobieskiego nie będzie po prostu przejezdna. Tymczasem zmiany będą też w Warszawie, będziemy mieli taki przedsmak właściwie linii średnicowej, zamknięcie mostu poniatowskiego.
w związku z remontem rozjazdów na rondzie Waszyngtona, dlatego tramwaje nie będą jeździć prawie całkowicie alejami iluzjonistkimi. Od odcinku placu Sienkiewicza właśnie do ronda Waszyngtona. Nie będę mówić, że utrudnienia są niezłe. W dużym skrócie też ogólnie chcę powiedzieć, że prawie wszystkie linie tramwajowe w Warszawie, pomijając dwójkę i siedemnastkę, jeżdżą objazdami lub ze specjalnym rozkładem jazdy. Chociaż w weekend to nawet dwójka będzie jeździć ze specjalnym rozkładem jazdy. To tak, linie 7, 9, 22, 24 i te będą jeździć inaczej objazdami. Będzie też linia, będą dwie linie zastępcze, 77 i 79. 77 będzie jeździć od Wrocławka do Kawęczyńska Bazylika, a 79 będzie jeździć od Wrocławka bezpośrednio do... O, poczekajcie, muszę sprawdzić dokąd. 79 do Alei Krakowskiej. Także tak to wygląda. Będzie też linia zastępcza autobusowa Z9 na odcinku właśnie od Placu Zawiszy, dalej Alejami Zimskimi, Mostem Poniatowskiego i bezpośrednio do ronda Waszyngtona. Linia tramwajowa T, na której będę jeździć właśnie w najbliższy weekend, zarówno w poniedziałek na pierwszej brygadzie, jak i w poniedziałek na pierwszej brygadzie, jak i w sobotę na pierwszej brygadzie, czyli już jutro. Jak widzicie, jeszcze jestem na drzewie, więc muszę się szybko teleportować do Warszawy. Natomiast zlecając to, będzie też jeździć objazdami i linia ta, wam dokładnie powiem, jak będzie jechać, bezpośrednio właśnie z placu Narutowicza, tak jak zawsze, placem Zawiszy, dalej Okopową, Mostem Gdańskim, na lądzie Żaba zawracamy, tak jak niektóre teraz tam linie tramwajowe, na lądzie Żaba zawracamy, jedziemy dalej 11 listopada Targową i już dalej tradycyjnie, czyli Mostem Śląsko-Dąbrowskim, Marszałkowską, Nowowiejską i Filcową do placu Narutowicza. Co ważne, ta trasa też może być zmieniona podczas oczywiście obchodów z okazji Święta Wojska Polskiego, wtedy linia tramwajowa T może się jeszcze skrócić tak mocniej. Ale to szczegóły, jak coś będzie się dowiadywać niedługo. Także takie utrudnienia w najbliższym czasie. Co mogę powiedzieć jeszcze z ważnych informacji? A, linia 9 i 24 są skrócone do placu Starynkiewicza, a 22 jedzie do placu Unarutowicza. Nie będę ukrywać, że 9 i 24 na placu Starynkiewicza będą się ciekawie tam mieścić. Sam muszę koniecznie skorzystać z tego połączenia. Natomiast dziewiątka, która zawsze łączyła nas z drugą częścią Wisły, no to jest kazidostwo. To jest nie, ja nawet nie chcę tego nazywać, ale to jest po prostu straszne, co się tutaj wydarzyło w ten weekend. No, ale dobrze, zobaczymy po prostu, jakby wyglądała jak przebudowa linii średnicowej, bo to jest faktycznie ten element. Tylko, że pociągi jeżdżą, a wtedy nie będą jeździć wszystkie. No i oczywiście długi weekend to również poniedziałek. Poniedziałek jest elementem długiego weekendu, ale jest cały czas dniem pracy, bo to nie jest święto. Dlatego w poniedziałek linie autobusowe będą kursować według sobotniego rozkładu, linie nocne według weekendowego rozkładu, linie L będą jeździć według specjalnych rozkładów w zależności od tej numeracji, którą macie, jak i również pozostałe linie będą jeździć mniej więcej ogólnie według specjalnego rozkładu jazdy. Znaczy część będzie jeździć według dnia powszedniego, część według rozkładu sobotniego, linia 409 będzie zawieszona, uruchomione będą dodatkowe kursy 317, 401 i 402, uruchomiona będzie w szczycie porannym 331, będzie korekta trasy 126 z podjazdem na Polfę oraz specjalny rozkład będzie linii dla autobusów 120, 136, 138, 145, 178, 188, 190, 197, 500, 502, 504, 509, 511, 514, 520, 521, 523, 525, 527, 709, 705, 710, 719, 723, 724, 731, 735, 739, 742 i 743. Tramwaje będą jeździć według rozkładu sobotniego poza liniami 2, 17 i 31, które będą jeździć według specjalnego rozkładu jazdy, a linia 73 będzie się zatrzymywać tego dnia na przystanku Połuczyńska Parking P+R. Co ważne, Meto będzie jeździć według rozkładu sobotniego, jak i również SKM-ka będzie jeździć według rozkładu z kolei już dnia powszedniego. Autobusy już we wtorek, czyli właśnie w Muzeum Wojska Polskiego, będą jeździć tak jak rozkład świąteczny i ogólnie tak mniej więcej będzie jeździć cała komunikacja miejska. Także takie ciekawostki, jeżeli byście byli ciekawi, jeżeli chodzi o komunikację. No i oczywiście właśnie Święto Wojska Polskiego, który nie będę mówić jakie linie, bo ogólnie może się domyślać, że po prostu wszystko może być wtedy utrudnione. Cały ruch w Warszawie w związku z tym, że będą zamykane dwa mosty, a może wam po prostu to pokażę za chwilę,
lepiej na mapce, ale będą zamykane mosty, będzie zamykana Wisłostrada, będzie zamykana część Szczęcą, oczywiście plac Defilad będzie też zamykany, no tam dużo odcinków, znaczy plac Piłsudskiego, nie plac Defilad. Wiecie, o co mi chodzi, wszystko będzie zamykane w związku z obchodami, nie mówię, że to źle, ale na pewno nie będzie się łatwo przemieszczało po Warszawie w tego dnia, dlatego ja sam pewnie już tutaj wrócę ponownie w te miejsce, gdzie jestem teraz. I będę z telewizora oglądać wszystko, co tam się dzieje, bo oczywiście jestem ciekawy, jak te samoloty mają latać pod czy przez mosty, bo to będzie ciekawe. Natomiast wracając do remontów, to oczywiście w ten weekend również przez 4 dni będzie duży remont. Jak mi się uda, to zrobię film jeszcze, zobaczycie w ten weekend. Czyli remont Tondra Radosława to jest ta zapowiadana całkowite zamknięcie Tondra Radosława, czyli całkowite frezowanie całej nawierzchni na Tondrze Radosława z pozostawieniem ruchu tramwajowego, ale autobusy jeżdżą objazdami 49500, N12, N62, N13, N46 i N63. Będą jeździć objazdami do innych krańców i tak dalej. Na przykład 500 będzie jeździć do centrum handlowego Arkadię jako do swojej pętli docelowej. No i teraz tak, właśnie jeszcze wracając do tematu ronda, tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o objazdy. Objazdy będą przy jednym i drugim wjeździe bezpośrednio do galerii handlowej, jak i tutaj również widzę właśnie w tym miejscu jeszcze chyba na wiadukcie będzie miejsce do zawracania. Chociaż tak trochę to dziwnie wygląda. Ale tak, ogólnie będą duże utrudnienia w związku z tym remontem i bardzo chciałbym to nagrać. Jedyne, co może mnie powstrzymać, nawet nie aplikacja Dynonada, która teraz nie działa, tylko to, że może być tutaj strefa we wtorek, że już nie będzie można latać. Możliwe, że tak będzie, ale jeszcze zobaczymy. Lecimy dalej. O, tu jeszcze macie powiększenie na to całe. No, przy okazji też przypominam, że właśnie cała Wisłostrada będzie całkowicie zamknięta, więc nie będzie właściwie możliwości w tym miejscu przejazdu. Dalej oczywiście jest remont czeka. Jedna jezdnia będzie przebudowana, dlatego będzie ruch po jednym pasie na drugiej jezdni. Autobusy jeżdżą normalnie, natomiast pozostałe wjazdy będą zamknięte. I ten remont będzie trwać do końca sierpnia i on się zacznie dopiero już się zaczął, od 9 sierpnia. Jeszcze inna przebudowa się zacznie po długim weekendzie. Kolejny to jest oczywiście remont ulicy Pięknej, tam jest właśnie nowa nawierzchnia i jest całkowicie nieprzyjazna, autobusy jeżdżą objazdami. No i to też jest element, który jest ważny, niemal 300 metrów będzie właśnie nowego asfaltu, no i nowe krawężniki, to aktualnie robi ZDM i to się zakończy dopiero na koniec sierpnia. Następnie są nielegalne reklamy w lipcu. Co mogę powiedzieć o nielegalnych reklamach? To jest to, że było przeprowadzonych 985 kontroli i zostało usuniętych 71 nielegalnych nośników. Także całkiem dobrze ZDM, jak zawsze sobie tutaj radzi. Zobaczmy, jak w praktyce wyglądało te nielegalne reklamy. Jak widzicie, pierwotnie widać ewidentnie w tym miejscu billboardy, które zostały nielegalnie ustawione w pasie drogowej. Na szczęście ZDM szybko je stąd zlikwidował. Idziemy dalej. Co mamy tam jeszcze? A, zobaczmy, jak to wyglądało po likwidacji. Po likwidacji, jak widzicie, budynek się trochę przechylił, ale na szczęście cały czas stoi. Lecimy dalej z kolejnym tematem. Kolejny temat to jest oczywiście kolejny element, który był nielegalnie ustawiony właśnie na fasadzie budynku, a to już wystaje na element ulicy, więc ZDM szybko, rach, ciach i nie ma. Nie ma. Nawet zdjęli ten... Czekajcie, oni z... nawet to z szyby wyjęli. No, ale najważniejsze jest to, że ZDM szybko zareagował. Jak widzicie, od razu się zaczęło świecić słońce w tym miejscu. Także sytuacja opanowana. ZDM jak zawsze reaguje w porę z tym, aby nielegalne reklamy były usuwane. Przy okazji ciekawostka, nowe chodniki będą się pojawiać na ulicach. Będzie m.in. na skrzyżowaniu Pomorskowskiej i Rygiera. Na ulicy Modlińskiej będzie nowy chodnik, na Dolinie Służewieckiej, w pobliżu Fortu Służewieckiego oraz na Powązkowskiej oraz Dolinie Służewieckiej w miejscach tak zwanych przeddeptów. Także takie są ważne elementy, gdzie się pojawią nowe chodniki. Część z nich jest na przykład realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Więc takie ciekawostki. Przedepty, jakby ktoś z Was był ciekawy, no to tu ewidentnie widać ten przedept, gdzie człowiek idzie, tak? Więc w tego typu miejscach to będzie po prostu poprawione, aby można było chodzić po nawierzchni trochę bardziej utwardzonej. No i teraz tak, Muzeum Święto Wojska Polskiego, nie muzeum, będzie, jak widzicie, całkowicie zamykało Wisłostradę. Wisłostrada będzie zamknięta bezpośrednio od mostu północnego do mostu Łazienkowskiego, z tego co pamiętam, ale jak widzę jeszcze dalej. Tam do Gagarina będzie jedna jezdnia zamknięta jeszcze dalej.
Będą też zamknięte niektóre mosty, na przykład Świętokrzyski nie całkowicie zamknięty. Będzie też zamknięty czasowo od 14 do 15 most Śląsko-Dąbrowski dla wszystkich pojazdów, nawet dla tramwajów, więc będą tramwaje wtedy jeździć też objazdami. Również w trakcie prób generalnych i ogólnie prób w ciągu poprzednich dni. Tak samo będzie na moście gdańskim, będzie też zamknięty całkowicie od 14 do 15. No i tramwaje i rowerzyści, o, tak akurat mnie dotyczy, będą też mieli zamknięty przejazd. Nie mamy informacji, czy pociągi nie będą jeździć wtedy, ale nic nie ma informacji w sumie, że most Śląsko-Dąbrowski, w sensie most Poniatowski będzie zamknięty. Więc tutaj domyślam się, że już ta sytuacja nie będzie tak wrażliwa, natomiast jakieś samoloty pewnie tutaj będą przelatywać, dlatego tak to wygląda. W dużym skrócie, jak widzicie tutaj, dużo będzie pozamykanych ulic, wszystko będzie pozamykane, dojść też będzie niezbyt dużo, ale będzie można to pewnie na pewno ładnie podziwiać. Autobusy jeżdżą dużymi ilościami objazdów. Kolejna informacja to jest oczywiście SPPN. Ciekawostka, że 45% osób korzysta i właściwie opłaca to z aplikacji mobilnej. No. Można? Można. No także tak to wygląda. Opłata za postój w 45% jest właśnie dana przez aplikację. No to zostało wprowadzone w 2018 roku i od tamtego czasu, znaczy wtedy to było 21%, a teraz to już jest 45%. Zresztą ja się nie dziwię, nie chciałbym się iść tam, tylko po prostu w telefonie to zrobić. Nawet w niektórych aplikacjach bankowych to można zrobić, więc jest to o wiele wygodniejsze. Przy okazji ciekawostki, przyczółkowa jest aktualnie zwężona, więc jak będę nagrywać pewnie jutro, bo pojutrze, właśnie połączenie ulicy Blenickiego w tym miejscu, dwie z nich, które tutaj powstają. Skrzyżowanie w tym miejscu jest mocno ograniczone, też ulica w ogóle będzie zamknięta na pewien krótki czas, aby zrobić po prostu wjazd, wyasfaltować w tym miejscu, a jezdnia jest w tym miejscu zamknięta, później na koniec sierpnia to będzie przerzucone i druga jezdnia będzie zamknięta. Aktualnie ruch w tym miejscu się odbywa po jednym pasie w każdym kierunku, tak wiem, Armagedon, całkowicie to wiem, o tym rozumiem. Natomiast przed samym skrzyżowaniem z Blenickiego i Wogla będzie się to szerzyć w tym kierunku, czyli w kierunku centrum. Będzie prawoskręt, lewoskręt i jeden pas do jazdy prosto. Natomiast z drugiej strony będzie tylko i wyłącznie prawoskręt i osobny będzie prawoskręt i pas do jazdy prosto i do lewoskrętu będzie w jednym miejscu, czyli w skrócie nie będzie lewoskrętu. Tak to będzie wyglądać. Następnie informacje, czyli wymiana nawierzchni na ulicy Posag 7 Panien i on będzie realizowany właśnie po długim weekendzie od środy, czyli 16 sierpnia. Tam będzie to robione etapami, rowerzyści mają patrzeć na znaki, będzie to cały czas mniej zwężone, chodniki mają pozostać bez zmian, natomiast sama jezdnia będzie zamykana częściowo i ruch będzie pozostawiony właśnie w tymże kierunku. Także jak widzicie, objazdy będą prowadzone dosyć dużą, okrągłą trasą, na okrągło, ale będzie jakoś można na spokojnie dojechać. Także tak to wygląda Posag 7 Panien. Będzie przebudowywany, a właściwie będzie remont nawierzchni. W sumie dobrze, bo tam nie było najlepiej. Jakby tam w ogóle odkorkowali tą ulicę, to już w ogóle byłoby szaleństwo. Inna ciekawostka jest to, że POW wykazał w analizie, że nie zatruwa aktualnie środowiska. Słuchajcie, miałoby zostać sprawdzone, czy aktualne wydzielanie spalin z tunelu, który powstał na Ursynowie, nie zanieczyszcza powietrza dla mieszkańców okolicy i oczywiście gleby. Wyszło, że wszystko, co jest tam zastosowane, działa poprawnie. Także nieprawdopodobnie, znaczy, także nic się nie zmieni. No i daka ma nas gdzieś. Czy faktycznie się gorzej oddycha? Nie wiem, bo ostatnio tam trochę rzadziej się pojawiam, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy według Was jest dużo gorzej mieszkańców Ursynowa. Tymczasem inna ciekawostka. Ostatnio została wprowadzona, dokładnie 3 sierpnia, nowa kampania realizowana razem z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. A propos tego, jak bezpiecznie latać w Warszawie. I nie ma do tej kampanii właściwie nic złego. Kampania jest dobrze zrealizowana. Sam plakat... czekajcie, może mi się uda go pomniejszyć, to będziecie widzieli go... O, dobra. Sam plakat całkiem ładnie im wyszedł. Chciałbym jakąś możliwość takie... O, dopasuj do strony, proszę bardzo. Sam plakat, jak widzicie, w ten sposób wygląda. Całkiem ładnie się prezentuje. No, dokładnie przedstawia to, co właściwie trzeba zrobić aktualnie, żeby latać legalnie w Warszawie i ogólnie w całej Polsce. Nie będę mówić o osobach, które nielegalnie latają, bo sam takie osoby znam i widzę czasami. I, no ja nie mam co z tym zrobić. Tak jako obywatel nie mogę zatrzymać tej osoby. Policja zetnią też zbyt nie może dużo zrobić, tylko same kontrole ulcowskie mogą coś z tym zrobić. Policja nie ma prawa sprawdzać naszych elementów, czy jesteśmy pilotami. Natomiast ważnym elementem jest to, tak powiem pokrótce, co trzeba zrobić. Aktualnie trzeba się zarejestrować na stronie ulcowskiej drony.ulc.gov.pl, następnie przejść do darmowe szkolenie.
zdać obowiązkowy egzamin online, który obowiązuje na wszystkie drony, które ważą powyżej 250 gram, chyba że mają kamerkę, więc DJI Mini w każdej wersji też trzeba na niego zdawać egzamin. To ważny element, jeżeli ma kamerkę, to trzeba. Czy w ten sposób jest bardziej niebezpieczny, nie mnie oceniać, ale wiecie, o co chodzi. Zdajecie ten egzamin online, który jest banalny, z góry mówię. Zapoznajcie się z instrukcją wykonywania, instrukcją drona, no i później sprawdzacie, gdzie możecie latać, następnie zgłaszacie każdy lot w aplikacji Drone Radar. I tu jest cały problem tego plakatu. Ja się zapytałem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Miasta Stołecznego Warszawy, czy oni zamierzają chwilowo wstrzymać tą kampanię do czasu naprawienia aplikacji Drone Radar. Dostałem informację, że ogólnie cały plakat jest dobry w zamyśle i PASZP wystosował specjalne sposoby na aktualne zgłaszanie lotów, więc plakat pozostaje, z tym, że trzeba to zgłaszać do aplikacji, pomimo tego, że aplikacja chwilowo nie działa i aplikacja chwilowo nie działa już prawie od tygodnia. Czemu to jest takie ważne? Aplikacja Drone Radar, jeżeli ktoś z Was nie wie, jak ktoś macie do rozdziału, możecie się przewinąć do kolejnego rozdziału. Natomiast aplikacja Drone Radar to jest ważny element, ponieważ w aplikacji widzicie wszystkie strefy lotnicze, gdzie możecie latać, jakie obowiązują tam utrudnienia, od kogo trzeba zazwyczaj też pozyskać uprawnienia, kto tym elementem zarządza. No oczywiście możecie też znaleźć IP, ale to jest tak po prostu łatwiejsze i to działa na telefonie dobrze, także tak to powiem. No i tam macie na przykład CTR Warszawa Lotnisko Chopina, czy inne strefy przestrzeni, jak na przykład EPP-21 Warszawa, czyli strefa prezydencka tak zwana, która się znajduje nad samym centrum Warszawy, gdzie jest Sejm, prezydent i pozostałe bardzo ważne instytucje, jak na przykład ambasada Rosji. Nie mam żadnego pojęcia, czemu to jest w tym miejscu. Ale pomijając ten aspekt, no ta aplikacja aktualnie działa, natomiast przez tę aplikację nie tylko i wyłącznie się widziało, w jakim miejscu jest dana strefa, ale też tam trzeba zgłosić swój każdy lot. I niezależnie gdzie się znajdziecie w Polsce, każdy lot trzeba zgłosić aktualnie do tej aplikacji. Jeżeli tego nie zrobicie i znajdzie Was ulicę, no to tam macie jakieś ładne kary grzywne lub więzienia. Natomiast aktualnie aplikacja nie działa. Działa na niektórych urządzeniach, na przykład na moim komputerze działa, ale umówmy się, to jest aplikacja do używania w terenie. A ja się teraz znajduję na drzewie, ale to nie jest miejsce, gdzie bym tutaj latał, tak? Z komputerem nie chodzę po mieście, żeby w nim robić check-iny. Natomiast na moim telefonie nie działa od dosyć dawna. I na wszystkich, prawie wszystkich urządzeniach telefonicznych w całej Polsce również są problemy. I to jest ważny element. Ja jeszcze aktualnie sprawdziłem u mnie na telefonie, czy działa. Nie działa, natomiast jak widzimy, część osób jeszcze ma możliwość latania. To są, aktualnie jest 19.33, o tej godzinie zazwyczaj było tu po prostu pełno w Drone Radar. Działa tylko na przestrzeni Polski. No i tutaj macie właśnie strefy, pozostałe elementy i widzicie wszystkie drony. Przy okazji, jak klikniecie sobie na kogoś, to... Przy okazji, jak sobie na kogoś klikniecie, oczywiście tego teraz będę robić, to możecie też dostać informację, do kiedy lata i też, jeżeli też osoba pozwala, to możecie do niej zadzwonić, żeby się skonsultować, a po informacji. No i tutaj też komunikujecie się z służbami, które na przykład są na wieży kontroli lotów, czy z innymi służbami, które dają Wam pozwolenie. No i to jest ważny element, ważny aspekt, który aktualnie jest dosyć mocno utrudniony. Aplikacja nie działa na dużej części telefonów aktualnie w Polsce. Jak widzicie, część jeszcze działa, jest wysyp tych drytonów. Nawet bym powiedział, że jestem zdziwiony, że aż tak dużo działa. Chociaż domyślam się, że częściowo aktualnie te drytony mogą się pojawiać w inny sposób niż przez aplikację, ponieważ została wprowadzona tymczasowa alternatywa w postaci tego, że aktualnie można zgłosić lot, wysyłając maila na specjalnego maila właśnie ulusowskiego i następnie paszpolskiego, następnie tam podać informacje, gdzie jesteście, jaka wysokość, jaki promień lotu i tak dalej. Słuchajcie, duże ważne elementy, natomiast wszystko drogą mailową, gdzie my tu aktualnie, żeby zrobić lot, ja mam wyłączoną lokalizację, żebyście nie wiedzieli, gdzie teraz jestem, ale klikacie check-in, wysokość ustawiacie i dusiu, jesteście zgłoszeni, tyle. A teraz trzeba napisać całego maila. Mało tego, w strefie kontrolowanej, tak jak na przykład tutaj latam przy lotnisku Chopina, czy w innych przestrzeniach, aktualnie, żeby latać, trzeba jeszcze zadzwonić telefonicznie do lotniska Chopina na wieży, też trzeba w FIS-ie się zgłosić, w skrócie o wiele więcej formalności się robi, żeby jakikolwiek zrobić prosty lot. Widzimy doskonale, że jest godzina 19.35, w Warszawie o tej godzinie są tłumy, jeżeli chodzi o drony. Teraz jest ich bardzo mało, dlatego właśnie, że jest to po prostu tak ograniczone. Tu już widzę mój plan lotu na jutro, co ciekawe. Natomiast to nie zmienia faktu,
że aktualnie właśnie to wszystko nie działa i nie wiemy, kiedy to wróci, ponieważ PASZP przejął aplikację, no nadal następnie jej nie rozwijał przez 2 lata i nie było żadnej aktualizacji przez 2 lata, w związku z czym aplikacja sama z siebie po prostu padła, bo zmieniają się różnego rodzaju konfiguracje i następnie po prostu część urządzeń przestała wspierać, pojawia się informacja, że nie działa, błąd Firebase'a. No i nie wiemy na razie, kiedy to będzie naprawione, ponieważ nie mają zespołu, który mógłby to naprawić. Jest to konsultowane i trwają rozmowy z starą ekipą, która stworzyła aplikację, żeby oni zrobili aktualizację i naprawili to. Jednakże przydałoby się, żeby po prostu była specjalna aplikacja, rządowa nawet, która po prostu jest wspierana i wiemy, że będzie działać cały czas. Natomiast do czasu, kiedy ta aplikacja nie będzie ponownie poprawnie działać, ja z góry mówię, że nie będę nagrywać różnych inwestycji, które po prostu wymagają dla mnie ode mnie stałej na przykład kontaktu tu z wieżą, czy w innych miejscach, bo przez aplikację to jest o wiele łatwiejsze, a ja sam nie chcę też po prostu siedzieć i zajmować wieży kontroli lotów moimi sprawami. Oni doskonale wiedzą, że są zajęci ważniejszymi sprawami od samolotów, niż moimi zgłoszeniami dronowymi, dlatego po prostu też nie chcę im zawracać głowy i do momentu naprawienia aplikacji drona nie będzie części filmów, które właśnie też w tej części fisowskiej się zajmują, jak i również oczywiście w rejonie Modlina, bo tutaj doskonale wiem, że S7 się buduje, no ale to jest w tak bliskim miejscu, żeby tutaj, a ja mam plan, żeby po prostu polecieć bliżej, bo da się to zrobić, tylko trzeba po prostu być w ścisłym kontakcie i aplikacja musi ładnie działać, no to do tego czasu po prostu ja chwilowo z tych różnych inwestycji rezygnuję. Dokładnie listę tych inwestycji, które są aktualnie wstrzymane do odwołania, do ponownego działania aplikacji, macie na moim poście na Facebooku, Instagramie, jak i również na YouTubie w karcie społeczności. Także taka sytuacja, jeżeli chodzi o aktualnie drony. No, mamy aplikację, która nie działa na części telefonów. Już pomijając to, że na moim telefonie z góry nie działa ta aplikacja, bo nie mam usług Google'a i musiałem ją w inny trochę sposób zainstalować i w końcu działała, bo nie chodzi o sam brak jej w sklepie, tylko o brak usług Google'a, które są wykrywane przez aplikację. No, dużo by mówić. Trzeba było zainstalować fejkowe usługi. Działało do momentu, kiedy wszystkim się nie zepsuło. I miejmy nadzieję, że to jednak zostanie naprawione, bo nie chcę schodzić z komputerem, żeby zgłaszać loty aktualnie, chociaż tak będę musiał zrobić pewnie niedługo. Także tak wygląda sytuacja. Natomiast wracając do jeszcze tematów końcowych już lotniczych, to jest to, że nie tylko i wyłącznie mamy informacje złe lotnicze, a mamy również dobre informacje, jak lotnisko Szczepana Kolejny znowu ma coraz to bardziej większe rekordy. Tym razem rekord wszechczasów, nigdy tak dużo osób nie korzystało z lotniska Szczepana, nawet przed pandemią, więc to jest na pewno dobra nowina. Przekaz, przypominam Wam, że ustawa wprowadzająca zakaz fotografowania cały czas jest w Senacie, jeszcze nie została uchwalona, chociaż zostały wprowadzone różnego rodzaju już aktualnie. Znaczy, były zgłoszone poprawki, na razie nie mam informacji, jak to jedzie dalej, a co do pozostałych elementów, czyli oczywiście linii tramwajowej, to tak jak powiedziałem, będę jeździć na pierwszej brygadzie w jutro, w sobotę, jak i również w poniedziałek. Szczegóły jeszcze wyślę do Was coś, na której posta zrobię, jak i również zrobię jeszcze specjalnego posta na Facebooku, Instagramie i na serwerze na Discordzie Avizylandy, do którego macie link w opisie i na ekranach końcowych. Tymczasem sondaże i quiz mniejsza z tym. Które według Ciebie miasto, znajdujące się aktualnie w pierwszej strefie biletowej ZTM, jest najgorzej skomunikowane z Warszawą? W sumie nie napisałem z Warszawą, tylko ogólnie najgorzej skomunikowane. No i większość z Was na 720 głosów zagłosowało, że Konstancin Jeziorna. Tutaj nie będę ukrywać, że jest niezliczona liczba autobusów linii lokalnych, ale jak widać 44% z Was stwierdziło, że tam jest źle. Nie będę ukrywać, że jest dobrze, bo stoi to w korku. No. Stoi! Tramwaj by pomógł, bo by nie stał w korku. No ale tak to niestety aktualnie wygląda. Na drugim miejscu są Łomianki, mając 16%, kolejne są Ząbki 11%, Marki 6%, inne w komentarzu 22%. Następnie quiz mniejsza z tym, tutaj z drobnym moim błędem, który na szczęście udało mi się w ciągu jeszcze jednego dnia skorygować. Ile tramwajów typu 105 NA 105 zostało już wycofanych z eksploatacji z Warszawy w związku z pojawieniem się nowych tramwajów Hyundaiów, Varsolinio, Hultajów itd. Na 792 osoby większość z Was zagłosowało dobrze, czyli już aktualnie 76 tych tramwajów zostało pociętych na kasację czy inne elementy. No część pojechała właśnie do Konotopu, inne będą jako zabytki w Warszawie czy w innych miastach, natomiast zdecydowana większość została już pocięta na żletki czy pojechała po prostu
na złomowisko. Co szkoda, ale tak to niestety wygląda. Kolejna informacja to jest oczywiście, że był ostatnio film o analizie 5 linii metra. Dziękuję wszystkim osobom, które go oglądały. No i ostatnie, jak mówisz, plac Wilsona czy plac Wilsona? No i tu jesteście na 1200 głosów, nie aż tak podzielone jak myślałem. 59% z was stwierdziło, że Wilsona, czyli po polsku. Na 36% z was zagłosowało, że plac Wilsona. 1% inaczej w komentarzu, 4% nie macie zdania lub nie wiecie. Także tak wyglądają sondaże i quizy. Jest was tutaj oczywiście coraz to więcej. Jest was już tutaj ponad 12277 osób. Dziękuję wszystkim osobom za to, że tu jesteście. Mam nadzieję, że takie wydanie mniejsze z tym wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj kot się kręci w międzyczasie, więc mógł tam gdzieś wejść w kadr. Zaraz chyba wróci aparat. Kręci się dookoła i na ciekawostka na sam koniec mogę powiedzieć to, że jeszcze w najbliższym czasie zobaczycie film ponownie z piątej linii metra, ale a propos tego, jak te linie, jak te stacje metra będą budowane, bo tam lekko nie wiedziałem, źle powiedziałem, chociaż po prostu to dopowiem w specjalnym materiale. I ciekawostka końcowa, jak widzicie, moja ręka jest od strony dookoła drzewa, brawa, to oznacza, że no nie mogłem dosiągnąć do touchpada i cały odcinek obsługiwałem komputer lewą ręką. Taka ciekawostka. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. No, aparat nie poleci. O, chyba nie poleci. Cześć!